Pulpeciki wołowe, cebulka, bułeczka pełnoziarniste, jajko. Bułeczkę namoczymy, przedtem ją na kawałki się rozwali. Woda już się grzeje. Jajeczko można umyć. Kwestii bezpieczeństwa jakości. Przebijemy je do połuchamy, czy nie capi. Nie, wszystko dobrze. Jajeczko. Bułeczkę można zalać. Takie. Mamy zalane mięsko. Do jajka przełożymy. Bułeczka jest namoczona. Przejdzie cała do mięsa. Cebulkę pokroimy. Tą wierzchnią warstwę zdejmiemy, bo w sklepie stała leżała. Cebulkę wrzucamy do mięsa i jajka i bułeczki. Teraz jeszcze tylko doprawimy sól. Czarny pieprz. I umien gniatamy.
tego uformujemy sobie takiego placka. Takiego długaska. I będziemy piekli mięsko. Dobra. Mięsko mamy wymieszane w miarę fajnie. Teraz będziemy mamy folię, duży kawał mięska, formujemy takiego klocka. Go pogniecimy potem przygotowując. Mięsko już uformowane jeszcze. Pieprz. Sól. Takiego cudaka zawijamy w folię. Żeby nam nie wysechł w środku. By nam cały smak został w środku. I piekarnik 220. Tak jak do ryby, tylko że godzinkę. Wezmę go jeszcze tutaj. Pougniatać. I takiego koloru. I na blachę kładziemy mięsko. I poczekam, aż nam się piekarnik nagrzeje. Powędruje na godzinę na 220 stopni. Piekarnik nagrzany, wstawiamy mięsko. Godzina 10. Już trochę minut minęło. Mięsko napęczniało. Można przykręcić do 200. Mięsko gotowe. Teraz zobaczymy, co z niego wyszło.
Elegancko ładnie wygląda, a jak smakuje? Ciekawe w smaku. Ciekawe w smaku mielone.